Szanowni młodzi widzowie, zapraszamy do obejrzenia projektu zrealizowanego w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury. Proszę pani, proszę pana, chodźcie do nas. Niesłychane dziś będziemy tu historię. To jedyny w okolicy taki pokaz. Do teatru zazwyczaj wchodzicie wejściem głównym, jednak dzisiaj zapraszamy was na szczególną wycieczkę. Dlatego skorzystamy z wejścia służbowego. Z tego wejścia korzystają aktorzy i wszyscy pracownicy teatru muzycznego. Tutaj na dole i na górze na pierwszym piętrze znajdują się garderoby, biura teatru. Zapraszam was dalej. Zajrzymy dzisiaj w miejsca, które zwykle są niedostępne dla widzów. W pracowni krawieckiej powstają kostiumy. To dzięki tym paniom, ciężko pracującym przy swoich maszynach, aktor wygląda jak niedźwiedź, wilk, pirat albo szereg. Spójrzcie tutaj. Na tej ścianie wiszą projekty kostiumów do spektaklu Księga Dżungli. To jest spektakl, którego nie mieliście okazji jeszcze zobaczyć, ponieważ koronawirus uniemożliwił nam zagranie premiery. Teraz zapraszam was do pracowni modniarskiej. Jak myślicie, co tam powstaje? Pewnie bylibyście bardzo zdziwieni, gdyby okazało się, że są to kapelusze. To tutaj powstają wszystkie nakrycia głowy wykorzystywane przez aktorów w czasie przedstawień. Spójrzcie. Tutaj znajdują się pióropusze z koncertów noworocznych, sylwestrowych. To jest pióropusz Indianina. Indianie to bardzo ważne postaci. Możecie ich spotkać w naszym przedstawieniu Piotruś Pan, na które serdecznie wszystkich was zapraszamy. Idźmy dalej zwiedzać teatr muzyczny. Znajdujemy się teraz w kulisach. Chodźcie, pokażę wam coś naprawdę bardzo ciekawego. Witam was w miejscu, w którym chciałby się znaleźć każdy aktor teatru muzycznego w Gdyni. Duża scena. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca, jaka jest wielka i co musi przeżywać ktoś, kto stoi na tej scenie i wie, że patrzy na niego 1070 osób. Naprawdę to duże przeżycie. To, co tutaj widzimy, ta duża scena w tej chwili zajęta jest scenografią. Scenografia to jest to miejsce, w którym grają aktorzy. Najprościej. Zobaczcie, to, co widzicie, to scenografia do spektaklu Okno na Parlament. Zapraszam was teraz w inne, tajemnicze miejsce, do którego zwykle widzowie nie mają wstępu. Zajrzymy niżej, na podscenie. Chodźcie za mną. Znajdujemy się w naszym teatralnym podsceniu. Jest to miejsce, w którym znajduje się największa maszyna pracująca w teatrze muzycznym. Na stałe. Jest to scena obrotowa. Przyjrzyjcie się, jak duży jest jej mechanizm. Tutaj także znajdują się mechanizmy poruszające małą sceną obrotową, a także wyciągarki sztankietów używanych na dużej scenie w celu zawieszania scenografii. Za chwilę zaproszę was za kulisy. Kulisy to jest bardzo ważne miejsce i trzeba tam zachować ciszę. Dobra? Pamiętajcie, za kulisami zachowujemy się bardzo cicho. Jesteśmy już za kulisami. Musimy się tutaj zachowywać naprawdę cicho, ponieważ wszystko mogą usłyszeć widzowie siedzący całkiem niedaleko na widowni. Za kulisami, w czasie spektaklu, najważniejszą osobą jest... Zgadnijcie kto. Reżyser? Dyrektor teatru? Czy? Ci z was, którzy odpowiedzieli inspicjent, mają rację. Najważniejszy w czasie trwania spektaklu jest inspicjent. To on decyduje o tym, kiedy opadają elementy scenografii, kiedy aktorzy wchodzą na scenę we właściwych momentach. A miejsce pracy inspicjenta, zobaczcie, wygląda tak. Możecie tutaj znaleźć mnóstwo różnych przycisków. Przede wszystkim mikrofon. A te przyciski służą do wywołania różnych pomieszczeń w teatrze. Można wtedy przez ten mikrofon być słyszanym w bufecie, w teatralnych korytarzach i w garderobach, ponieważ we wszystkich tych miejscach mogą siedzieć aktorzy, którzy akurat za chwilę powinni znaleźć się na scenie. Inspicjent także odpowiedzialny jest za to, żeby upewnić się, że wszyscy, którzy muszą wziąć udział w spektaklu, są w teatrze. Chodźmy dalej. Za kulisami to
już wiecie, trzeba się zachowywać bardzo cicho, ponieważ całkiem niedaleko siedzą widzowie. Ale nie wszyscy tej zasady przestrzegają, jak słyszycie. Ale to nic, chciałbym wam jeszcze pokazać, co można znaleźć za kulisami spektaklu Brzechwa dla dzieci. Spójrzcie, ile tutaj jest elementów scenografii i rekwizytów. Znowu dwa słowa, które powinniście zapamiętać. Rekwizyty to są wszystkie te rzeczy potrzebne aktorom w działaniach na scenie. To są rogi. Albo nos, nosorożce. To wyjątkowe miejsce. Ale tak jak wam powiedziałem, trzeba w nim zachować szczególną ciszę. A więc idziemy dalej zwiedzać. Aktorzy właśnie przygotowują się do spektaklu. Trwa rozgrzewka. Jeśli będziecie wystarczająco cicho, to możecie podejrzeć ich przy pracy, przy przygotowaniach do spektaklu. Zwróćcie uwagę na tę panią z latarką na szyi. To jest Renia, nasza rekwizytorka, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby te wszystkie rekwizyty znalazły się we właściwym miejscu i żeby aktorzy nigdy nie musieli ich szukać za kulisami. To bardzo ważna dla nas osoba, szczególnie w przedstawieniu takim jak Brzechwa dla dzieci. Widzicie? Cały czas szykują się po to, żeby zagrać najlepiej jak potrafią. Mam nadzieję, że będziecie razem z nimi śpiewać i tańczyć, bo to przedstawienie właśnie po to jest. W tej chwili przy pianinie siedzi Renia. Renia w tym przedstawieniu jest człowiekiem orkiestry. Gra na każdym instrumencie i tworzy muzykę do spektaklu Brzechwa dla dzieci. Muzyka jest bardzo ważna, ale równie ważne jest to, żeby wszyscy usłyszeli słowa piosenek, prawda? A o to dbają panowie, którzy nazywają się akustycy. Znowu kolejne trudne słowo do waszego słownika. Pan akustyk, zobaczcie, w tej chwili. Pan akustyk zakłada mikroport. Kolejne trudne słowo. Mikroport to urządzenie, które pozwala aktorom być słyszalnymi nawet na dużej scenie. To dzięki niemu mamy tutaj na twarzach takie małe druciki z mikrofonami. I dzięki temu słyszalni jesteśmy potem w całym olbrzymim teatrze muzycznym. Mówiliśmy już o tym, że najważniejszymi osobami w trakcie trwania spektaklu są inspicjenci. Poznajcie inspicjentkę do przedstawienia Brzechwa dla dzieci. Tutaj siedzi Agata. Cześć! Dzień dobry! Cały czas trwa próba, a tej próbie przygląda się bardzo ważna osoba. To jest reżyser. Nie, to może sobie mikrofon. Reżyserem w spektaklu Brzechwa dla dzieci jest Bernard. Często korzysta z mikrofonu, żeby być lepiej słyszalny. Przepraszam państwa, ale jestem tak głodny. W teatrze najważniejsze jest spotkanie widza i aktora. Tymczasem zobaczcie, co dla was przygotowaliśmy. Czekajcie! Proszę pani, proszę pana, chodźcie do nas. Niesłychane dziś będziemy tu historię. To jedyny w okolicy taki pokaz, co do świata wyobraźni wszystkich porwie. Ten, kto wiersze te przeczytał, niech zobaczy, jak wygląda jego postać ulubiona. Dla każdego słowo co innego znaczy, czy ją widział, tak niech sam się dziś przekona. Po teatru słuchać wierszy,
wierszy. Wiele brzechwy zapraszamy, wiele z nich tu po raz pierwszy zaprezentujemy wam. Ile wiersze kryją treści, wciąż na nowo odkrywamy. Choć to w głowie się nie mieści, w sercach pozostaną nam. Chodźcie, co robimy? W kolorowym korowodzie charakterów można spotkać tłustonogę. Szuka psa, ryby, raki, żaby chcące dojść do celu. I kłamczuchę, co pomysłów tysiąc ma. Jedni dobrym dla nas mogą być przykładem, za to inni są tu raczej ku przestrodze. Ich przygody można wziąć za cenną radę, by rozpoznać, czy się jest na dobrej drodze. Do teatru słuchać wierszy, wiele brzechwy zapraszamy. Wiele z nich tu po raz pierwszy zaprezentujemy wam. Ile wiersze kryją treści, wciąż na nowo odkrywamy. Choć to w głowie się nie mieści, w sercach pozostaną nam, w sercach pozostaną. Pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko. W jabłuszku robaczek. A na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek. I dziadek, i babka, i ojciec, i matka jadali wciąż jabłka. A ja już nie mogę, już dosyć, już basta. Mam chęć na bewsztyczek. I poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach, wiadomo, zwyczaje utarte. Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę. A w karcie... Okropność, przyznacie to sami, jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami. Duszone są jabłka. Pieczone są jabłka i z jabłek szarlotka i placek i babka. No widzisz, robaczku, i gdzie twój bewsztyczek? Nie ma. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Mam do was pytanie. Czy byliście kiedyś na targu? To posłuchajcie teraz, co wydarzyło się na straganie w pewnym miasteczku. Na straganie... W dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarepka. Spójrz na rzepkę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo? Coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka, z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler. Westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler. Westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka. Odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler! Westchnął seler! Brzechwa Jan, brzechwa Jan, pomysłowy to był pan. Brzechwa Jan, piękne wiersze pisał nam. Proszę państwa, pewna kwoka
traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem. Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym... W progu garnek stłokł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem... Zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A to krowa. Przyszła świnia. Prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak tam łocić. Oto świnia. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła. Kwoka wściekła. Coś o łbie baranim rzekła i dodała. Próżne słowa. Takich... Nikt już nie wychowa. Trudno. Wszyscy się wynoście! Co powiedziała? O nie. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Bądźcie uprzejmi dla swoich gości, nawet jeżeli przydarzy im się coś niefortunnego. Jak wiecie, obowiązuje nas teraz rygor sanitarny. Musimy zasłaniać usta i nos i przestrzegać specjalnych wymogów higieny, bo jeśli nie, to sami zobaczcie, co może się stać. Spotkał katar Katarzynę. A psik! Katarzyna pod pierzynę! A psik! Sprowadzono wnet doktora. A psik! Pani jest na... Katar chora. A psik! Terpentyną grzbiet jej natarł. A psik! A po chwili sam miał katar. A psik! Poszedł doktor do rejenta. A psik! A to właśnie były święta. A psik! Stoi flaków pełna micha. A psik! A już rejent w michę kicha. A psik! Od rejenta poszło dalej. Upsik. Bo się goście pokichali. Upsik. Od tych gości ich znów goście. Upsik. Rzedł dniło jak na moście. Upsik. Przed godziną 11:00. Upsik. Już kichało całe miasto. Trzy razy. Upsik. 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 Aż zabrakło terpentyny. Upsik. Z winy jednej Katarzyny. A psik! Kochani, mam do was pytanie. Czy lubicie zwierzątka? I na pewno niektórzy z was mają psa. A czy wy wiecie, jak rozmawiać trzeba z psem? Wiecie? Nie! To posłuchajcie! Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam hopsasa i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho, leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liże moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u stóp mych zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem, ja i on. Pies przestraszył stado wron. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Pa, 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 pa
tańcowała igła z nitką. Igła... Pięknie! Nitka... Brzydko! Igła cała jak z igiełki. Nitce plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią. Ach, jak cudnie tańczyć z panią! Igła biegnie drobnym ściegiem, a za igłą nitka biegiem. Igła górą, nitka bokiem. Igła zerka jednym okiem, sunie. Zwinna, zręczna, śmigła, nitka szepce. Co za igła! Tak ze sobą tańcowały, aż uszyły fartuch cały! Para pa 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 pa. W obecnej sytuacji wszyscy zadajemy sobie wiele pytań, na które nawet dorośli nie potrafią znaleźć odpowiedzi. A czy Staś Pytalski znalazł odpowiedzi na swoje pytania? Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski, co gdy tylko się obudzi pytaniami, dręczy ludzi. W którym miejscu zaczyna się kula? Co na deser gotują dla króla? Ile kroków jest stąd do Powiśla? O czym myślałby stół, gdyby myślał? Czy lenistwo na łokcie się mierzy? Skąd wiadomo, że Jurek to jeży? Kto powiedział, że kury są głupie? Ile much może zmieścić się w zupie? Na co łysym potrzebna łysina? Kto indykom guziki zapina? Skąd się biorą bruneci na świecie? Ile ważą dwa kleksy w kajecie? Czy się wierzy niemowie na słowo? Czy jaskółka potrafi być krową? Dziadek! Już od roku siedzi. I obmyśla odpowiedzi. Babka jakiś czas myślała. Ale wkrótce osiwiała. Matka wpadła w stan nerwowy i musiała zażyć bromu. Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy. I kiedy powróci? Nie wiadomo. Aha. Brzechwajam, brzechwajam, pomysłowy to był pan. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Ha! Najpiękniejsze mam ubranie. Mm-hmm. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Ho. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka słodka i powabna. A do tego daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. A juść. Tata mój do pieca sięga. Moja mama... taka tęga. O! Moja siostra taka mała. A ja jestem... Samochwała! Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? Ha? A kto zjadł pierwsze śniadanie? Ha? A kto dzisiaj pluł i łapał? Ha? A kto po głowie się podrapał? Ha? A kto dzisiaj zgubił kalosze? Ha? No, proszę. Ha? Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem? A uszu dzisiaj nie umyłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? A nie chodziłem się strzyc? Co? To wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły. Bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików.
bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację. Tylko ustami miasta. Miał położyć się spać. Nie zdążył. Zasnął. Śniło mi się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się Weź się, dobra? Piotruś nie był dzisiaj w szkole. Antek zrobił dziurę w stole. Wanda obrus poprawiła, Zosia szyjnie umyła. Jacek zgubił klucz, a Wacek zjadł ze stołu cały placek. Któż się ciebie o to pyta? Nikt. Ja jestem Skarży Pyta! Proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo przecież. To dopiero jest pańczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada. I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie, fe, kłamczucha. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo przecież. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy, daje słowo. Sprowadzono straż ogniową. Przecedzono wodę sitem. A co ryb złowiono przytem? Fe, nieładnie, któż tak kłamie. Zaraz je poskarżę mamie. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo przecież. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. To dopiero jest kłamczucha. To dopiero jest kłamczucha. Dziś się przeziębię, dostanę chrypki być może, głos jeszcze stracę, broń Boże. A koncert mam zamówiony w najbliższą środę u wrony. Jęknęły smutne żołędzie. Co będzie, ziembo, co będzie? Do dzięcioła, do buka, niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lament sikora, podobno zięba jest chora. Kirstyn poleciał do szpaka. Jest sprawa taka, a taka, mówiła właśnie sikora, że zięba jest ciężko chora. Poleciał szpak do słowika. Ze słów sikory wynika.
wika, że zięba już od miesiąca po prostu jest konająca. Konająca, konająca, konająca. Słowik wróblowi polecił, by trumnę dla zięby sklecił. Rzekł wróbel do drozda: Droździe, do trumny przynieś mi gwoździe. Stąd dowiedziała się wrona, że zięba na pewno kona. Kona, 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 kona. A zięba nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, aż jej doniosły żołędzie, że koncert się nie odbędzie, gdy zięba właśnie umarła na ciężką chorobę darła. Nad rzeczką opoda krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę też kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać niezdrowym maczkiem. Zjadając kasienkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że oddam potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w brytwannie, aż zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach, taka to była dziwaczka. Kwa, kwa! Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, w gronostajowych czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie i dresowane szczury. Na szczycie szklanej góry jest słoń z trąbami dwiema i tylko wystych nie ma. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, w gronostajowych czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie i tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko wysp tych nie ma. A może są? Tańcowała igła z nitką, na tapczanie siedział leń. Jedna z pań kłamała brzydko, druga przechwalała się. Na straganie ciągle włócznie jajko wszystko lepiej wie. Twarze pełno jabłek słodkich, a ja kocham wiersze te.
ale późno się zrobiło, wspominajcie mi o nas. Pani Janie, dziękujemy za mądrości tyle słów. Razem czytać je będziemy i powracać do nich znów. I powracać do nich znów, znów. Do zobaczenia w teatrze! Do zobaczenia. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak powstaje musical. Jest fajnie, moim zdaniem jest fajna energia, jest dobrze. Także teraz... Teraz obracamy obrotówkę, obracamy pianina. Gotowa? Tak. To machamy. Ja tak. Dzień dobry. Jeszcze ma całą kreskę. W ramach Kultura Sieci zapraszamy Was na fragmenty spotkania z wierszami. Czekaj na Kulturę. Ale też.